Ludzie nazywają cię kreatorem, osobowością. Wow. Idealnym kandydatem na Eurowizję. Pamiętam, że przy premierze One Missed Call nawet, czyli drugiego singla, to lądowałem na SOR-ze, wiesz, z podejrzeniem zawału. To dla mnie były tak, kiedy ja się wyprowadziłem tam, zostawiałem tutaj znajomych i wszystko, co znałem do tej pory, no to trochę traci się grunt pod nogami. No bardzo dużo zmian, nie? Poza tym, że się zostawia to, co się zna, to się wchodzi po prostu w zupełnie inny system, którego się totalnie nie zna. Janku, bardzo mi miło. Dobry wieczór. Dobry wieczór, mi również bardzo miło. Wczoraj się widzieliśmy, tak na wstępie ci powiem, dołączyłem do twojego live'a na Instagramie. No proszę. Nie wytrwałem zbyt długo, bo poszedłem w kimę, nie dlatego, że był nudny, tylko po prostu, no wiesz, dla mnie to już jest ta pora. No dla mnie też była, więc byłeś mądrzejszy ode mnie. Czy ja dobrze usłyszałem, że to był twój pierwszy live w ogóle? Ever? Tak. Tak, tak, tak. Co ty gadasz? No opowiadaj, jak było. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Nie no, chciałem go zrobić, bo się zmyłem szybko po koncercie. Zazwyczaj rozmawiam jeszcze z ludźmi, ale ponieważ właśnie jestem dosyć zajęty i tak dalej, to wolałem się szybko zmyć, ale no chciałem jednak wyjść i do ludzi zagadać, więc stwierdziłem, że spróbujemy na live'ie na Instagramie. I zagadałeś z herbatą, którą dumnie trzymałeś w rękach przez cały live'a. Właśnie, że ty myśleli, że to herbata, to zrobiłem sobie taką inhalację z jakiegoś, nie wiem, co to było, jakieś krople z eukaliptusem czy czymś, tak to trzymałem i to wdychałem, w ogóle tego nie piłem. I ludzie mi pisali, pili tą herbatę. Krople z eukaliptusem, to jest nowa twarz rock'n'rolla dzisiaj, tak, rozumiem, po koncercie, tak? Tak, tak, krople z eukaliptusem, rock and roll. To było po koncercie w Gdańsku, zagrałeś przed Ralfem Kamińskim. Jak ci się koncertuje, powiedz? Super, bardzo. No ja koncertuję ogólnie, mi się bardzo dobrze. Ja zawsze to mówię, że to jest chyba główny powód, dla którego ja to robię, że mogę grać muzykę na żywo i się dzielić na bieżąco, wymieniać emocjami. No to jest chyba taki mój żywioł. W relacjach na Instagramie od fanów dało się zauważyć, że tam była prawie pełna sala w sumie. Tak, tak, tak. No jednak Ralf wypełnia salę i bardzo słusznie, bo bal jest niesamowity. No ale zdajesz sobie sprawę, że część, albo nawet pokaźna część tych widzów przyszła też dla ciebie. No. Tak, no pewnie tak. Trochę nam się dzięki tym supportom połączyli fani, więc to też jest fajne. Już widziałem jakieś memy, jak są to takie dwie ręce siłujące się i fani Jana, fani Ralfa i bal u Rafała z Janem, więc... Więc to jest super. No. Ty też wrzuciłeś fajnego mema z tym psem napakowanym. Gladiator versus co to było? Gladiator versus Do You Wanna Come Over. No. Czyli taki powrót do przeszłości, jesteś teraz mocniejszy. Tak, no tak, no. Ale piękne to jest. Ja nie mogłem się doczekać, aż będą ze mną memy. Będzie ich jeszcze sporo i teraz właśnie chciałbym przejść do oficjalnej części naszego spotkania. Jest mi niezmiernie miło przedstawić wam mojego, a przede wszystkim waszego gościa. I teraz uważaj, zaczynam. W 2020 zadebiutowałeś singlem Do You Wanna Come Over. Rok później ukazała się debiutancka płyta Power, czyli rok temu wydałeś właśnie ten album, z którego jesteś bardzo zadowolony, co słychać w wywiadach. Uczęszczałeś do szkoły artystycznej Flynn Performing Arts w Newry. Dobrze, tak jest. Tak, studiowałeś wokal na prestiżowej londyńskiej uczelni BIMM. Tak. Śpiewałeś w chórze Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Za kilka dni powalczysz o bilet do Liverpoolu na finał tegorocznej Eurowizji, Janek. Tak, zawalczę. Czy to do ciebie dochodzi? Tak, ale no, jeszcze żyję trochę w takim amoku teraz, że wiesz, wpadłem, to po prostu dostaliśmy tego newsa, że tak, że jesteśmy w tej dziesiątce i po prostu od razu... Wiesz, zwaliło się od razu do biura, od razu planowanie, choreo, jakieś, wiesz, stylizacje, wszystko po prostu, wywiady, to wszystko po prostu naraz tak spadło, więc jeszcze jestem trochę, no, w takim, tak jak mówię, amoku, ale to jest bardzo, jestem, wiadomo, że jestem trochę tym zestresowany, ale stres i ekscytacja to są takie same chyba reakcje w organizmie, więc jakby to mi się łączy, jestem tak samo podekscytowany, bo to jest coś, co zawsze chciałem robić i jak latam teraz z miejsca na miejsce na te próby i tak dalej, to mam takie, o Jezu, to jest tak satysfakcjonujące, mówię, zawsze chciałem to robić, więc to jest ekstra.